Analiza weekendowa, spółki top 5, spółki z indeksu WIG20. Rozpoczynamy od KGHM-u. Ja zwrócę uwagę, że KGHM, który doszedł w tej chwili na wykresie tygodniowym do 78,6% zniesienia tego całego ruchu wzrostowego. Po pierwszym spadku było to 50, w tej chwili mamy układ, który może odpowiadać w strukturze geometrycznej tak zwanej formacji Leonardo. Mamy wyraźne zatrzymanie, tutaj mniejsze geometrie również nachodzą się na tym poziomie około 60 zł. Mamy wyraźne zatrzymanie, mamy w tym momencie takiego inside bara. No, jest jakiś element, który mógłby wywołać tutaj no, zakończenie, powiedzmy, i co najmniej próbę jakiegoś mocniejszego odbicia, o tak bym to powiedział, odbicia, ale oczywiście nic oprócz tego zatrzymania na tych geometriach na razie na to nie wskazuje. Brakuje nam jakichś układów na wykresie tygodniowym, które mogłyby jak gdyby no, potwierdzić taką tezę. Patrząc na wykres dzienny KGHM-u, no cały czas musimy, że tak powiem, no patrzeć na ten układ, którym tak naprawdę to albo faktycznie tu się skończył ruch, który mamy raz, dwa, trzy, cztery w postaci płaskiej i teraz pięć, albo jesteśmy cały czas i tego wariantu niestety na razie trzeba byłoby się trzymać, ponieważ mamy do czynienia no, z dość długotrwałym już trendem spadkowym. Mamy układ, gdzie fala trzecia w tym tutaj impulsie rozbiła się na falę pierwszą, drugą, trzecią, teraz czwarta, jeszcze piąta, dopiero do zakończenia trzeciej. Co może spowodować o negacji tego i o stwierdzeniu, że być może tutaj doszło do zakończenia tego impulsu? No po pierwsze tak, jeżeli wybijemy w tej chwili poziom około 64 zł, niecałych 64 zł, no to będziemy mieli szansę na kolejne 4 zł wynikające z podwójnego dna. Czyli w tym momencie moglibyśmy dojść gdzieś w granicę 68 zł, ale jak widzimy to jest wszystko za mało, bo tak naprawdę musielibyśmy po pierwsze wyjść nad poziom tutaj 70 zł, czyli pokonać tutaj ten opór. Następnie tak naprawdę powinniśmy pokonać 80 zł, aby móc cokolwiek takiego w nieco dłuższym terminie brać pod uwagę możliwość jakiegoś wzrostu. Także nawet i tutaj na wykresie dziennym nie mamy nic, co mogłoby jakoś utwierdzać nas w przekonaniu, że dojście do tych pewnych geometrii, realizacja jakiegoś układu gartlejowskiego typu Leonardo są już elementem, który będzie nas przeświadczał o dalszym, o teraz o wzroście. Tak? Na tym nie ma nic, co zdawałoby się potwierdzać z ramienia ceny. Kolejna spółka to PKN Orlen, który w tym tygodniu zrobił taką białą świecę, ale z wyraźnym górnym cieniem, czyli no była ta próba utworzenia formacji podwójnego dołka, jeszcze dodatkowo być może z jakąś formacją świecową przenikania czy objęcia hossy. Natomiast no, nic takiego się nie wydarzyło, cena w końcówce tygodnia spadła i w efekcie mamy małą białą świecę z wyraźnym cieniem i no, zachowany opór w postaci połowy czarnego korpusu poprzedzającego ten ostatni, ten no, miniony dopiero co tydzień. A więc tu jak najbardziej w dalszym ciągu możliwość spadku w kierunku 58 zł. Patrząc na wykres dzienny, no to mieliśmy w czwartek taką silną próbę ruchu wzrostowego, zakończona górnym cieniem przy zbliżeniu się do linii trendu, jak i również tego dolnego ograniczenia kanału. No i teraz mamy czarną świecę pośrodku tej białej, no można by tu powiedzieć w cudzysłowie, mamy taką zwaną formację harami, z tym, że oczywiście no musimy zdawać sobie sprawę, że ona wystąpiła po właściwie żadnym wzroście, w związku z tym nie można tego traktować jako formację harami, aczkolwiek wymowa takiego układu świec no jest zawsze zbliżona, czyli jest w tym momencie negatywna. Jak widzimy, to wszystko zbiega się tutaj z dolnym ograniczeniem, gdzie byki próbują walczyć, żeby jeszcze to ograniczenie utrzymać, ale no, szanse wydają się no, znacznie mniejsze na to utrzymanie tej linii niż na jej przebicie.
kolejna spółka to PZU, który w tym tygodniu no, wykonał jakiś mocniejszy ruch wzrostowy. Udało się delikatnie przekroczyć połowę czarnego korpusu i tym samym możemy mówić o utworzeniu formacji przenikania, aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę, że zatrzymaliśmy się na zamknięciu na wyraźnej strefie oporu, tej pierwszej takiej strefie oporu, jeśli patrzymy na ten wykres tygodniowy. I możemy mieć jeszcze jakąś próbę negacji tej formacji, na co również wskazywałby układ falowy. Tutaj po pierwszej fali wyprzedaży, fali drugiej B, mamy rozwijający się impuls pierwsza, druga, trzecia, to by była gdzieś czwarta i jeszcze mogłaby przyjść piąta. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na element, którym już chyba raz sygnalizowałem. Również PZU doszło do 88,6, a więc pierwszy spadek wyraźnie do 50, najsilniejsza korekta i teraz spadek do 88,6%. To jest poziom, który może wywołać i jak widzimy wywołał reakcję, ponieważ mamy tutaj do czynienia z formacją nietoperza. Mamy tutaj również te korekty, które ja już przedstawiałem, to nie będę się powtarzał. Każdy, kto śledzi na bieżąco te analizy weekendowe, wie, o czym mówię. Czyli mamy tutaj jakiś realny, dość mocny poziom wsparcia, na którym powstała ta formacja przenikania, a więc jest dodatkowa jak gdyby podstawa do uznania, iż ta formacja no, jest bardziej wiarygodna niż na przykład ta na indeksie WIG20, mimo że PZU oczywiście jest tą spółką ścisłą z indeksu WIG20. Ale teraz jest tutaj potrzebne jakieś potwierdzenie. Potwierdzeniem tej formacji byłoby oczywiście wyjście nad szczyt tej maksimum tej formacji, a więc nad poziom 35-65, powiedzmy sobie. To wiązałoby się również z wybiciem tego tutaj oporu, a więc byłyby w tym bardzo pozytywne jakieś sygnały. Czy tak będzie? Czas pokaże. Patrząc na układ dzienny, no zdaje się być potwierdzone to, że możemy oczekiwać jakiegoś jeszcze mimo wszystko ruchu w dół, ponieważ wygląda tutaj, że ten ostatni spadek po tej korekcie przybrał formę pierwszej, drugiej, trzeciej. Tutaj może być trzecia tu, ale oczywiście mogła być również i tu, w tym miejscu. Natomiast cały ten układ bardziej pasuje mi do, jeżeli tu, bo no wszystko zależy, jakbyśmy rozbili to na jeszcze mniejsze interwały godzinowe, to znaczy to by było tutaj, by była trójka, teraz jakaś czwórka i jeszcze po niej piątka, tak? Także no wydawać się może, że mimo takiego silniejszego odreagowania jeszcze nie jest tutaj elementem tym ostatecznym, że następuje już tu zmiana jakiegoś trendu, chociażby w tym wydaniu właśnie dziennym. No i pora jeszcze na banki, które w tym tygodniu naprawdę pokazały moc i co więcej, patrząc na przykład na PKO BSA, no powinniśmy zdawać sobie sprawę, że mamy tutaj do czynienia z możliwością nawet zakończenia tego spadku permanentnego, trwającego już ileś tam dobrych miesięcy. Jest taka opcja, bo możemy mieć tutaj wtedy układ korekcyjny ABC i będzie wszystko, że tak powiem, już zakończone. Jednak nie możemy zapominać o tym, że patrząc od początku wyglądałoby na to, że mieliśmy A, B i tutaj C, które może przybrać forę impulsu i wtedy mielibyśmy pierwszą, drugą, trzecią, teraz czwartą i piątą. Ten cały wzrost, dość silny wzrost, który wybił pierwsze opory, doszedł do kolejnego, silniejszego oporu w rejonach 152 zł, wynikającego z tych dołków. Brakuje tu jeszcze dość sporo miejsca do wybicia overbalansu, w związku z tym na razie traktujemy ten ruch wzrostowy jako korektę, aczkolwiek jeżeli jest to korekta, to będzie to korekta wyższego rzędu, ani wszystkie tutaj w tym spadku, czyli bym powiedział, że może to być korekta odpowiadająca tej, czyli jeszcze dalszy jakiś ruch wzrostowy mógłby mieć miejsce. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym, w tej ostatniej tutaj ruchu spadkowym, właściwie wybiliśmy największą korektę. To tutaj była ta największa korekta i ona została tutaj wybita. Tym niemniej jednak pytanie, właśnie cały czas zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie w każdym bądź razie, czy takie rozpisywanie jest tutaj słuszne, oznaczenie wykończenia impulsu, ponieważ gdy przyjrzymy się tutaj temu układowi całemu,
to może się okazać, że tutaj mamy do czynienia z ruchem w trzech falach, a to oznaczałoby jakąś korektę, no nie, impuls, i w związku z tym ten ruch do góry mógłby być również częścią jakiejś większej korekty nieregularnej. Na wykresie dziennym widzimy również dojście do strefy oporu, wyraźny cień od góry, czyli pin bar powstający. Jest to, zbiega się również z tą linią wewnętrzną, linią trendu, na którą zwracałem uwagę, która naprawdę jest silną linią trendu. No i w tym momencie tak naprawdę, no, myślę, że jest duże mimo wszystko prawdopodobieństwo kolejnego ruchu w dół. Pytanie teraz, jak to się potoczy? Czy zdoła nam tu nawet się wytworzyć impuls? On jeszcze do końca nie wyjaśni nam tej sytuacji, bo tak jak powiedziałem, mógłby tu wchodzić w układ korekty nieregularnej. Ale nawet gdyby powstał tu impuls, no to będziemy już mieli szersze pojęcie po tym, co zrobi ewentualna korekta. Ta świeca na takim miejscu świadczy na pewno o tym, że ten poziom 152 zł, 153 te rejony są bardzo silnym oporem i należałoby się spodziewać jakiejś reakcji. Pytanie, czy zostanie ona po tej reakcji wybity ten poziom, czy będziemy się dalej cofali. I na koniec PKO BP, który również zrobił dość silny ruch wzrostowy. Tutaj w przeciwieństwie do PKO SA zrobił to z miejsca, którego wyznaczyliśmy wcześniej. Tam jeszcze na PKO SA troszeczkę zostało jak gdyby miejsca na spadki. Do tego, tu natomiast PKO wykonało ruch ten wzrostowy z poziomu, które wyznaczyliśmy prędzej i mamy taką dużą, białą, wyraźną świecę. Natomiast w ujęciu dziennym wygląda to w ten sposób, że wybiliśmy pierwszy poziom oporu, na który reagowaliśmy dwukrotnie tutaj, to zostało wybity ten poziom oporu. Tym samym niemalże w tym jednym posunięciu został zrealizowany zakres tych niepełnych 2 zł, albo około 2 zł. No może jeszcze brakuje troszeczkę do zrealizowania tego pełnego zakresu formacji podwójnego dołka, bo takowej tutaj możemy mówić. No i okaże się, czy rozbuduje nam się tu impuls, czy tylko będzie to jakiś układ korekcyjny. Tym niemniej jednak możliwy jest dalszy ruch, właśnie realizacja tego pełnego zasięgu, to jest gdzieś 28,50. Tu jak widzimy kolejna strefa oporu, 61,8% zniesienia tego całego tutaj ostatniej fali spadkowej, a więc do tych rejonów 28,50, no śmiało mógłby ten PKO w tej chwili podążać. Na tym skończyłbym analizę spółek.